rekwiem ludowe, przypadek czy takie czasy, że raczej smutne piosenki bardziej pasują do niego? Nie, to raczej w ogóle to nie był mój pomysł, to jest dzieło grupy Kwadrofonik. Ja byłem źródłem repertuarowym o tyle, że podałem motywy tradycyjne pogrzebowe. Lepiej Polakom wychodziło pisanie wesołych czy smutnych utworów? To jest absolutnie nieuprawniony podział. Też dlatego, że polska muzyka tym się różni od innych muzyk, że gdyby zastanowić się nad intencją twórczą, to o ile w przypadku muzyki włoskiej, niemieckiej czy francuskiej dosyć łatwo po pierwszych taktach dojść tego, jaka była intencja, jaka emocja stała za tą muzyką, jaka emocja kompozytorska. W przypadku muzyki polskiej jest to niemożliwe, bo ona jest ani smutna, ani wesoła. Czyli jest i smutna, i wesoła, jak nasze życie. Nowa płyta i też ten koncert, który tutaj się odbył, tytuł Ach. To jest takie ach, jakby pani biegła i potknęła się o szufladę i zabolało, czy takie ach, że właśnie zobaczyła pani cudowny obraz Modiglianiego? To by było och, gdybym się potknęła. Och! Raczej tak, w tę stronę. Ale różne ach mogą być. Ten akurat z założenia miał być zachwytem, achem zachwytu. I takim achem nad tym, że po prostu wiosna przychodzi zawsze i że trzeba po prostu przetrwać pewne złe momenty. Po to, żeby to ach się mogło wydarzyć, a na pewno się wydarzy. Zdarza się na PPA, artysta występujący boso. To jest z tego powodu, że jest jakiś kontakt z ziemią, lepiej się wtedy śpiewa. Na czym to polega? No bo po pierwsze, ja gram boso od 12 lat i stało się to tak dlatego, że pierwszy koncert, który zagrałam boso, był Kraków i było bardzo upalne lato i po prostu tak mi spuchły nogi, że nie mogłam w nich włożyć bardzo eleganckie szpilki. I tak już zostałam, bo rzeczywiście jest coś takiego, że trzymanie się bosymi stopami gruntu daje coś takiego, nie wiem, pierwotnego. Co pan najbardziej lubi w Katarzynie Groniec? Przede wszystkim tak, jej zachowanie i ta ekspresja, całą sobą śpiewa, więc to wszystko widać, te emocje całe, które towarzyszą temu występowi, to jest tak najbardziej według mnie atut wykonawczyni. Katarzyna Groniec śpiewa od bardzo, bardzo wielu lat. To jest też muzyka dla twojego pokolenia? Myślę, że to jest muzyka dla mojego pokolenia, szczególnie, że to jest inteligentna muzyka i osoby wrażliwe, nawet w moim wieku, mogą dostrzec w niej coś wspaniałego i wyjątkowego. Na mnie straszne są cieśniny, hej, hej, na, 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 ni rekiny, ni głębiny, hej, hej. Gang Śródmieście, to jest w ogóle gramatycznie, może powinien być Gang Śródmieścia, Gang w Śródmieściu. Dlaczego taka nazwa? Zaczęło się od tego, że spotykałyśmy się na początku w kawalerce w Śródmieściu Warszawy i tam tworzyłyśmy nasze pierwsze piosenki i po prostu stąd nazwa. Gang jest ponad prawem i nie obowiązują nas reguły gramatyczne ani żadne inne reguły. Trafiacie trochę idealnie w tętno kraju, które się dzieje, bo za chwilę dziewczyny będą maszerować? My szukamy języka, zastanawiamy się, jak o tym mówić, bo są to sprawy ważne, a też ja odkryłam przez ten właśnie projekt z dziewczynami, ile we mnie samej siedzi złości i
teraz się zastanawiam, jak mówić o naszych sprawach, o ważnych sprawach, nie podejmując tej atmosfery, a raczej przekazując to w sposób dostępny i przyswajalny dla wszystkich. Po co ci my bas? Po co ci my bas?